Jura bez plastiku 2020 to akcja stworzona przez Huberta Pietrzaka, założyciela częstochowskiego alarmu smogowego. Jak zaczął się ten projekt? To właśnie tutaj, na szlaku Orlich Gniazd, to wszystko się zaczęło. Lubię spędzać swój wolny czas na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Spacery po niej czy wycieczki rowerowe to coś, co kocham. Jura skrywa wiele niezwykłych miejsc, a ich odkrywanie sprawia mnóstwo przyjemności. Jak sami widzicie, nie sposób nie zakochać się w takim miejscu tutaj, na naszej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I to właśnie z myślą o dbaniu o przyrodę, o naturę powstała Jura bez plastiku 2020. W ramach projektu odbyło się 7 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 200 osób. Dzięki akcji usunięto z jurajskich lasów ponad 3 tony śmieci. Podczas kajakowych sprzątań oczyszczono wartę z niemal 300 worków odpadów. Z Jury zniknęło również sporo wielkogabarytów. Akcja pokazała, że mieszkańcy naszego regionu, niezależnie od poglądów czy sympatii politycznych, potrafią zjednoczyć się po to, by zrobić coś dobrego dla środowiska. Projekt skupił wokół siebie ludzi, którym dobro natury leży na sercu. Podsumowanie wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach akcji zobaczycie w filmie Jura bez plastiku 2020.